polsku. Dzień dobry, Sławomir Szczepaniec. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Lin po polsku. Lin po polsku to kilkaset nagrań i artykułów w mediach społecznościowych, takich jak Facebook i LinkedIn. Dzisiejszy gość, czyli Tomasz Miller. Witaj. Dzień dobry, Sławku. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj będziemy rozmawiać o postanowieniach noworocznych. Większość z nas ma takie, ja również, ale bardzo ciekawa rzecz, po około 3 tygodniach 75% ludzi zarzuca te właśnie postanowienia. Powiedz mi, dlaczego? Myślę, że po pierwsze, że nie mają planu, brak im trochę konsekwencji i brak im, mają swoje cele większe, ale nie mają planu na stworzenie małych, drobnych podstaw, czyli swoich rytuałów, które powinni realizować, żeby osiągnąć te cele. Napisałeś książkę bardzo ciekawą na temat tego, jak osiągać wielkie cele za pomocą małych kroków. To jest właśnie potęga Kaizen. Opowiedz mi troszeczkę o sobie, opowiedz też o tym, w jaki sposób powstawała ta książka. Czy napisałeś ją od razu w bardzo szybkim tempie? Jestem konsultantem biznesowym, jestem trenerem, jestem coachem. Jak ją napisałem? To jest dość prosta rzecz, ale właśnie metodą Kaizen, bo kiedyś wydawało mi się, że samo pisanie, samo tworzenie czegoś tak dużego jak książka jest czymś dla mnie nieosiągalnym. I pomyślałem sobie pewnego dnia, żeby pomimo swoich niedoskonałości, które wtedy czułem w sobie, że mówię, spróbuję napisać i udowodnić, że Kaizen działa. I pisząc Kaizen, właśnie pisałem tę swoją książkę małymi krokami, pisząc codziennie po kilka zdań, kilka stron czasami, ale najważniejsze dla mnie było to, żeby codziennie pisać, czytać, obojętnie czy to jest 5 minut czy 10. I faktycznie, tak jak powiedziałeś, że chciałem tą książkę napisać wcześniej, bo wydawało mi się, że taki okres, który jest osiągalny, to jest 3-4 miesiące. Okazało się, że od pomysłu do realizacji, czyli do wydania książki, to było prawie rok czasu. Ale okazuje się, że te małe kroki zadziałały. Być może nie były tak szybkie, jakbym chciał, ale konsekwencja i codziennie realizowanie własnych celów okazało się skuteczne i książka wyszła i wydaje mi się, że ma bardzo pozytywny odbiór i dała ludziom dużą wartość. Tak, słyszałem, że szykujesz nowy nakład tego wydawnictwa. Ja również miałem przyjemność recenzować tą pozycję i wyniki tej mojej recenzji możecie zobaczyć na portalu LinkedIn, na portalu Facebook. Wy, słuchacze, możecie przeczytać, o czym jest ta książka. Oczywiście ja zachęcam do zakupu, natomiast zdaję sobie też sprawę, że praktycznie żaden ze słuchaczy nie będzie chciał pisać książki. On będzie chciał odchudzić się, on będzie chciał poprawić stan finansów, relacji, czy też rozwinąć się bardziej na przykład w swoim biznesie. Czy twoja książka będzie pomocą w takich przypadkach? No myślę, że głównie w takich przypadkach, bo moja książka właśnie jest napisana dla Kowalskiego. W jednej z recenzji ktoś napisał, że czyta różne książki i zastanawiał się, każda książka ma jakiegoś odbiorcę i czytając moją powiedział, no to jest akurat książka dla wszystkich. I myślę, że to jest siłą tej książki, że każdy może coś w niej odnaleźć. I to, co powiedziałeś o odchudzaniu, o finansach, o tworzeniu nawyków, to wszystko jest w tej książce pokazane, myślę, że w taki sposób, że dla każdego jest to przyjazne i każdy może to zrobić. Jest to książka, poradnik, jest tam sporo ćwiczeń, które każdy może zrobić i starać się dzięki niej bez jakiejś presji dla siebie, ale tworzyć swoje nawyki właśnie pomału, pomału, ale po to, żeby osiągnąć sukces i mieć zadowolenie z osiąganych wyników, a nie dokopywanie siebie, że się czegoś po raz kolejny nie zrobiło. To, że właśnie te małe kroki są, daje nam codzienne sukcesy i to jest, myślę, że duża siła Kaizen i też siła tej książki, że próbujmy małe rzeczy po to, żeby mieć sukcesy. Słyszałem, że ludzki mózg jest w taki sposób skonstruowany, że stawia opór każdej zmianie. Tak, zdecydowanie. Uważam, że
to, że nam się pewne rzeczy nie udają, to nie tylko jest wina nasza jako tej osoby sprawczej, ale właśnie tak jak ty powiedziałeś przed chwileczką, że to jest trochę wina naszego mózgu. Mamy jedna z części naszego mózgu nazywa się mózgiem gadzin. Ja go nazywam gadziną zmian. On stara się zrobić, ta część naszego mózgu stara się zrobić wszystko, żebyśmy przeżyli, a nie żebyśmy byli szczęśliwi. I on jest głównym hamowaczem naszego postępu, naszych zmian i to, że właśnie czegoś nie robimy szybko, jest spowodowane tym, że wszelkie nowości są hamowane, bo on nie jest przyzwyczajony do tego, że coś robimy, że działamy, że jest coś nowego. On chce mieć wszystko tak, jak było, a nie tworzyć nowego. A jedyną metodą, żeby przekonać go do zmian, są małe zmiany. Gdy robimy coś dużo, od razu mamy zahamowania. To jest tak jak z czytaniem. Gdybyśmy chcieli zacząć godzinę dziennie czytać, to zrobimy to przez jeden dzień, dwa, trzy, a okazuje się, że po czterech dniach przestajemy to robić. Zamiast sukcesu, który byśmy chcieli na końcu, mamy porażkę. A gdy robimy to w drugą stronę, gdy zaczynamy od jednej czy od dwóch stron dziennie, okazuje się, że codziennie mamy ten mały sukces, który napędza nas do tego, żeby robić więcej, jeszcze więcej i na końcu czuć zadowolenie ze swoich postępów. I to jest, myślę, że jedna z największych sił Kaizen, żeby znajdywać sukcesy w małych rzeczach, bo one napędzają nas do tych wielkich. Bardzo podoba mi się to, co piszesz w książce. Pojawiają się tam liczne pytania coachingowe, takie pytania do samego siebie. Ty jesteś coachem. Tak. Może wyjaśnisz, co to takiego coaching, bo część osób, które słuchają, mogą tego nie wiedzieć. Coaching to jest rewelacyjna metoda na poprawianie własnych możliwości. Coaching w tej chwili ma różne adnotacje w mediach i nie każdy ten coaching lubi, ale ja uważam, że jest to fantastyczna metoda do poznania siebie. Coach jest osobą, która wydobywa z ludzi to, co jest z nich najlepsze. Często sesja polega, znaczy ludzie nie wiedzą, jak wygląda sesja prawdziwa i taka solidna sesja, bo sesja coachingowa nie polega na doradzaniu komuś, co ktoś ma robić, ale wydobywaniu z niego poprzez pytania to, co on może znaleźć, bo często jest tak, że my świetnie sobie powiemy, co Kowalski ma robić, żeby było mu lepiej, ale to samo, co byśmy mogli zrobić do siebie, to już nam nie pasuje. I coach jest taką osobą, która pomaga zadać pytania niewygodne, często trudne, często niewygodne, ale takie, które są dla nas wartościowe i nam się przydadzą. I coaching polega właśnie na zadawaniu trudnych pytań, które sobie sami często nie zadajemy. Myślę, że to, mam nadzieję, że to jest jasne. Sławku, to jest jasne dla ciebie? Jasne, oczywiście, że tak. Ja również skończyłem szkołę coachingu, która trwała rok. Chciałem wszystko to wyjaśnić, dlatego że ty ufundowałeś bardzo cenną nagrodę na moim blogu na początku stycznia 2019 roku. Osoba, która weźmie udział w zabawie, może wygrać książkę z twoim autografem oraz godzinny coaching. To jest bardzo cenna nagroda, warta 200 zł, dlatego chciałem dokładnie to wyjaśnić. Powiem szczerze, że to, co mi się spodobało w twojej książce, to takie gotowość do użycia od razu. Są tam różne formularze, różnego rodzaju druczki, które można samodzielnie wypełniać, aby monitorować postęp. Tak, tak. Myślę, że chciałem, żeby ta książka była takim poradnikiem dla każdego, żeby sobie każdy mógł ją chwycić, wziąć i sam wprowadzać. Jest tam kilka ćwiczeń, zresztą starałem się, żeby do każdej zasady Kaizen było jakieś ćwiczenie. Ale gdyby ktoś oprócz tego, że gdyby chciał ktoś coś więcej poszukać, to też polecam, bo kilka ćwiczeń jest na mojej stronie www.tomasz-miller.pl i tam też są trzy ćwiczenia, które można wykorzystać. Też są właśnie takie ćwiczenia z tej książki, które są jakby poszerzeniem tego, co tam pisałem wcześniej.
Ja bardzo chętnie odeślę wszystkich słuchaczy na Twoją stronę, gdzie można poczytać więcej na temat książki oraz Twojej działalności. Być może ktoś zechce umówić się z Tobą na taki osobisty coaching, żeby rozwinąć swoje możliwości i umiejętności. Życzę Ci wszystkiego dobrego w nowym 2019 roku i bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Powiedz mi, czy Ty czasem zaglądasz na mojego bloga Lean po polsku? Sławku, ja bardzo lubię Lean i jestem zachwycony tym, że jak Lean działa. Jesteś osobą, która daje bardzo dużo ciekawych materiałów, w związku z tym twój blog jest jednym z których chętniej czytam, bo uważam, że masz świetne pióro i łatwo się czyta twoje artykuły, w związku z tym, że jak pytasz już tak bezpośrednio, to tak, uważam, że twój blog jest bardzo ciekawy i bardzo dużo wnosi. Mam nadzieję, że nasi słuchacze również tam zaglądają. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia.